Państwo, wszyscy uwielbiamy tę chwilę. Witamy się z Państwem ze stadionu Bay Arena. Miejmy nadzieję, że będzie on areną niezapomnianych pojedynków, że zobaczymy kawał dobrego futbolu. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Emocje związane z rozgrywkami Champions League wracają do piłkarskiego kalendarza. Gol! Jednak nie ma gola! Jakim cudem bramkarz przerzucił piłkę nad poprzeczką. Niewiarygodne. Daleko dobrywa w pole karne. Nieudane teraz to wybicie. Piłka poza boiskiem po tym wejściu. Udana interwencja. Wyglądało tak obiecująco, a rozpoczną od bramki. Przed nami jedenastka drużyny gości. W bramce Jan Sommer, w obronie Benjamin Pavard, wystąpi razem z Francesco Acerbi. Henrik Mkhitaryan oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. W ataku drużyna stawia na dwóch napastników, z których zapewne jeden będzie przydatniejszy w odkrywaniu i grze kombinacyjnej, drugi zaś będzie miał zadanie finalizowania akcji zespołu. Czy to będzie dobry strzał? Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Po tej sytuacji mamy rzut rożny. Rzuca piłkę przed bramkę. Niezbyt udana próba przerwania akcji. Dalej groźnie! I ładnie mija teraz Jewara. Ależ niespodziewana bomba z daleka. Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda? Nie wyglądało to najlepiej. Wygląda na to, że jego nazwisko trafi za chwilę do sędziowskiego notesu. Sommer. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Czy ta okazja da prowadzenie? Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. I próba strzału. Ależ tutaj kapitalny blok. No, ratuje im teraz skórę bramkarz. Nadal mamy remis, ale tylko dzięki niemu. Teraz oni mają piłkę. Zobaczymy, co z nią zrobią. I teraz dobra okazja do kontry. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Ta obrona jest czujna. Dobrze kasuje tę akcję dzięki wzajemnej asekuracji. Teraz Xhaka. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Piłka wybita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Teraz Schick. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Teraz zagranie do Wirca. Teraz Xhaka. Teraz zagranie do Wirca. Nie ma gola! Nad poprzeczką! O centymetry dosłownie! Z przyjemnością patrzy się dziś na ich grę. Na statystyki zresztą też, bo oddają dużo celnych strzałów. Tylko problem w tym, że efektów brak. Darzą nieskutecznością, ale stawiam, że w końcu przechylą tu szale na swoją korzyść. Podanie górą za linię obrony. Ale podanie nie trafia do adresata.
Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. Uwaga, będą prowadzić! To mogła, wręcz powinna być bramka. Centra w pole karne. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Rozpoczynamy drugą odsłonę spotkania. Być może mecz się rozkręci i zobaczymy jakieś gole. Darmian, Pavard, sędzia stosuje korzyść. No nie, do końca ten wcisk mu wyszedł. Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Udany odbiór, ale piłka wylądowała na aucie. Walka o piłkę twarda, ale zwycięska. Faul. Gwizdek, wolny. Sędzia nie ma wątpliwości. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wpłynie to na obraz gry. Ze stałego fragmentu gry wrzuca w pole karne. Wybicie i po groźnej akcji. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą zaraz się okaże. Sędzia wyciąga żółtą kartkę. Tak, trudno mówić o pomyłce. Wybija piłkę z dala od bramki. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Daje się utrzymać piłkę w boisku. Co teraz z nią zrobi? Naprawdę! Dobra próba! Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Barella. Maldo. I teraz piłkarze Bayeru. Byle tego nie zepsuć. Wyjaśniona sytuacja. Dobra interwencja w bramce. Acerbi. Dalej są przy piłce. Nie ma więc gwizdka. Korzyść. A i faul! Będę zdziwiony, jeśli nie zostanie wyrzucony z boiska. Cóż, Jacku, resztę tego spotkania obejrzy w szatni. Sędzia się nie waha. To zasługiwało na drugą żółtą kartkę. Tomku, zastanawiam się, co sobie myślał, że sędzia tego nie zauważy. Dziś, gdy na boiskach mamy VAR, niepotrzebnie osłabił kolegów. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mogli go pokonać.
Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Kibice spodziewali się tutaj wygranej, a na razie mamy remis. Nadal nie brak zachęcają swych ulubieńców do ataku. Stopowa okazja! Nie wierzę. Sędzia się nie waha i gwiżdże po tym zagraniu. Rzut karny. Głęboko w pole karne zagrywa. No cóż, zamiast skutecznej główki mamy tylko strzał daleko od bramki. Ale zawodnik chyba jest tutaj w pewnym stopniu usprawiedliwiony. No właśnie, doceńmy dobrą robotę rywala, który cały czas starał się utrudnić dojście do czystej sytuacji. Ależ bomba! Nie ma gola, tylko poprzeczka. Wybicie. Brońca pokazał, że zna swój fach. To chyba wpadnie! Aj, jaka szkoda straconej szansy! To mógł być nokaut. Ta sytuacja mogła o wszystkim zdecydować. Cały mecz czekaliśmy na rozstrzygnięcie i wciąż nie możemy się doczekać. Czy tu za chwilę padnie zwycięska bramka dla Bayeru Leverkusen? Wierzą w to kibice na Bay Arena. Tylko posłuchajcie Państwo tego ogłuszającego dopingu. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. To wygląda całkiem obiecująco. Cały czas myślą tutaj o zwycięskim golu w końcówce. Świetnie sobie radzi Jan Sommer. Oj, błąd. Bramkarz nie może tak oddawać piłki. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Będzie strzał. Wybita piłka. Karjan.